Poranna Loża Radiowa. A w niej goście poseł Platformy Obywatelskiej Ryszard Wilczyński. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani. Bardzo mi miło. Słychać, że w dobrym pan nastroju. Uczestniczył pan w 6-godzinnym spotkaniu Platformy Obywatelskiej, wieczornym prawda, i nocnym. To prawda, jeszcze patrzę za okno i tam jest wiosna, wreszcie kasztany kwitną, jest słodko, a więc chce się żyć. A po tym spotkaniu też się chce żyć? Ta, zdecydowanie, to bardzo dobre spotkanie, konieczne spotkanie, oczekiwane spotkanie. Trzeba powiedzieć tak, że COVID dla partii demokratycznych naprawdę był zabójczy, bo to, co zwykle odbywało się w procesach takich konsultacyjnych, bieżących spotkań w działalności organów statutowych, no to tutaj bardzo, bardzo, bardzo ucierpiało, stąd narosło wiele takich spraw, które trzeba omówić i wypowiedzieć i jednocześnie oczywiście presja zdarzeń politycznych jest ogromna, więc takie spotkanie było konieczne. Kto co miał do powiedzenia, do wyrzucenia z siebie, no to zrobił i to dobrze oczyszcza atmosferę. Jednocześnie myślę, że daje znakomity materiał do korekty bieżącej działalności partii. No to chyba dużo osób wyrzucało coś z siebie, no bo 6-godzinne spotkania to jednak sporo. No chyba to, takie rzeczy to chyba tylko na Nowogrodzkiej się dzieją, że przez 6 godzin ludzie dyskutują, ale zdecydowanie w mniejszych gronach, zapewniam. Natomiast tutaj było 100 osób i jeżeli jesteśmy partią ludzi odpowiedzialnych, a jesteśmy taką, i ludzi wolnych, no to mamy swoje zdanie i każdy czuł się w potrzebie po prostu powiedzenia, co uważa na temat bieżącej sytuacji. A pan też zabrał głos? Tak. I co pan powiedział? Tak, w skrócie poproszę. Koncentrowałem się na tym, jak się przygotować do czegoś, co nazwano ofensywą Koalicji Obywatelskiej, czyli pracy w terenie i oddziaływaniach na elektorat, na wyborców. No i... Również mówiłem o... Miałem pewną propozycję dla pana marszałka Grodzkiego, ale nie będę tego ujawniał, bo to, ta propozycja jest po prostu dość strategicznie ważna. To mam wrażenie, że najciekawszych rzeczy pan nie chce powiedzieć. No właśnie o to chodzi, że jeżeli mamy być skuteczni, to nie możemy pewnych rzeczy komunikować tak, że znajdą się w mediach i zostaną obrócone przeciwko nam, albo po prostu zneutralizowane przez partię rządzącą. Proszę zwrócić uwagę na fatalny w odbiorze list, który co do zasady i zawartych treści nie krytykuje. Natomiast przyjęty sposób komunikacji odwrócił się przeciwko nam zupełnie fatalnie. To, że on wypłynął do mediów, tak? Tak. Dlaczego pan tego listu nie podpisał? Bo pana nazwiska pod nim nie ma. Właśnie to wytłumaczyłem przed momentem, mówiąc, że absolutnie zdawałem sobie sprawę, że tego typu dokumentu nie da się utrzymać w poufności. No i tak się stało, a potem są wyciągane z tego różnego rodzaju wnioski i z treści, i z tego, kto podpisał, kto nie podpisał, więc to jest niepotrzebna dyskusja. Ja powiem tak, jak ja mam coś ważnego do zakomunikowania, czy szefowi partii, czy szefowi klubu, to ja po prostu wysyłam mu SMS-a. I mówię, co uważam w danym momencie, albo co jest przedmiotem mojej troski. I wtedy mam też reakcję, prawda? I to, takich form komunikacji można znaleźć. No i wystarczyło po prostu zażądać tego spotkania, które i tak było oczywiste, bo po tym bardzo trudnym głosowaniu dotyczącym ustawy, która otwiera drogę do realizacji w Polsce Krajowego Programu Odbudowy, takie spotkanie i tak było konieczne i było potrzebne. No ale jednak 54 osoby podpisały ten list, nie wszystkie należące do Platformy Obywatelskiej. Dwie głowy poleciały, że powiem tak kolokwialnie. Sondaże również poleciały. No i kilka osób zrezygnowało z członkostwa w partii, w tym eurodeputowana Róża Thun. Tak, jeżeli chodzi o... I też to powiedziałem, że
koincydencja zdarzeń, to znaczy sytuacja, kiedy z jednej strony mamy ofensywę partii rządzącej, o tym pewnie jeszcze powiemy sobie, a z drugiej strony idą komunikaty z łona Koalicji Obywatelskiej, które są komunikatami w istocie negatywnymi, to ta zbieżność jest fatalna. Po pierwsze, nie należało w ten sposób komunikować się z władzami partii. Po drugie, i to wyraźnie powiedziałem panu przewodniczącemu Budce, wyrzucenie dwóch osób w sytuacji, kiedy oni jeszcze nie mieli tej możliwości, żeby się wypowiedzieć we własnej obronie, w tym momencie było zupełnie fatalne. Natomiast co do oceny ich działalności, całkowicie się z decyzją zgadzam, dlatego że rzeczywiście po przeanalizowaniu sposobu, w jakim oni uprawiali politykę medialną i co komunikowali w mediach, wyraźnie było widać, że po prostu grają na obniżenie właśnie notowań Platformy i spadki w sondażach. I to było dla nas bardzo niedobre, więc tacy ludzie, którzy już przestają się identyfikować z partią, powinni od niej odejść i to jest najlepsze rozwiązanie. A Rafał Trzaskowski identyfikuje się z Platformą, czy nie? Bo robi ten swój projekt trochę obok Platformy Obywatelskiej. No i wszyscy się zastanawiają, kiedy ogłosi, że wystawia swoje listy w wyborach do parlamentu. Bez względu na to, kiedy one będą. Nie ma w tej chwili takiej opcji. Nie widać to po jego zachowaniu, po tym, co mówi, po tym, jak komunikuje się z nami. Jest to projekt, który ma poszerzyć formułę relacji i lidera, jakim jest Trzaskowski, i Koalicji Obywatelskiej, czy Platformy Obywatelskiej, na ludzi młodych. Tutaj słowem kluczowym jest słowo inicjatywa po prostu. Pozytywne oddziaływanie, gdzie szyldy partyjne nie są szczególnie potrzebne. To po prostu jest działanie, gdzie wyraźnie widać, że mamy do czynienia z liderem, wiceprzewodniczącym partii, osobą, która przecież kandydowała na urząd prezydenta jako nie z własnego komitetu, tylko jako kandydat Koalicji Obywatelskiej, i on realizuje ten projekt, i takich inicjatyw nam potrzeba więcej. Być może teraz przy okazji tego, że mamy rzekomy Nowy Ład, który uderzy w osoby przedsiębiorcze, może powinniśmy ogłosić inicjatywę pod tytułem Reduta Przedsiębiorczości, prawda? Czy Reduty Przedsiębiorczości, i zacząć gromadzić przedsiębiorców. To może o tych pomysłach siebie porozmawiamy jeszcze za chwilę. Ja bym jeszcze chciała dopytać o sprawy związane z Platformą, no bo mówi pan, że to 6-godzinne spotkanie to oczyściło atmosferę, ale Hanna Gronkiewicz-Waltz powiedziała, że Borys Budka nie do końca spełnił jej oczekiwania, oceniając, że zadołujące są, że to właśnie on odpowiada. A z kolei Julia Pitera powiedziała, że w Platformie istniały różne frakcje, ale wtedy, kiedy był Donald Tusk, to on dawał sobie z tym radę, a Budka nie. Powiem tak, że lepiej, żeby niektóre osoby, które są już dalej od partii i wyraźnie się od nich oddaliły, no, dały sobie spokój z komentowaniem wydarzeń w łonie partii, bo wyraźnie widać, że nie rozumieją istoty zdarzeń, bo co innego, gdy się rządzi, i wtedy inaczej się kieruje partią, a co innego, kiedy się jest kolejną kadencję w opozycji. Trzeba powiedzieć tak, że spadek w sondażach to nie jest tylko sytuacja, w której mamy do czynienia z winą kierownictwa partii. Mamy do czynienia z sytuacją, kiedy z jednej strony mamy bardzo trudny okres dla partii demokratycznej, jakim jest pandemia, więc brak możliwości oddziaływania bezpośredniego z pracy z ludźmi. No, ale oczywiste. Przez ten czas sondaże powoli wam spadały, a po głosowaniu nad funduszem odbudowy poleciały na łeb na szyję po prostu. To był jakiś fejkowy sondaż, jakiś nieznany. Kilka takich sondaży było. Ale teraz mamy Kantora, gdzie jest 21%, ten spadek jest o 1%, co nie cieszy. Ale proszę zwrócić uwagę, że w międzyczasie rozgościł się na scenie politycznej Szymon Hołownia, taka jednoosobowa partia, prawda? U nas, żeby dojść do ustaleń, to 100 osób się musi wypowiedzieć, a tam się wypowiada Hołownia i wystarczy, prawda? Który w ogóle w całej sprawie Krajowego Programu Odbudowy trzymał się z boku, nie zajmował
głosu i stanowiska, prawda? I to okazało się w tym momencie dla niego bardzo, bardzo korzystne. Schowanie głowy w piasek nieraz jest dobrą metodą, tak? Ale główna partia opozycyjna takich rzeczy robić nie może. I to, co było istotne w całej tej grze i unika z percepcji opinii publicznej, to, że było bardzo dużo do ugrania. PiS, który nie miał większości, bo przecież nadal jej nie ma w wielu kwestiach, na przykład otwarte fundusze emerytalne i ich likwidacja, to tam nie ma większości, więc PiS był przyparty do muru i można właśnie było wynegocjować to, co ważne. Dobre wydanie pieniędzy. I teraz co? Komisja Europejska wskazuje brak mechanizmów kontroli, brak wskaźników, które by pokazywały osiąganie rezultatów. To jest wszystko do uzupełnienia i myśmy o to zabiegali, prawda? A lewica oddała za czapkę gruszek swoje poparcie, co spowodowało określone problemy po stronie opozycji, bo rozbiło jej jedność. Panie pośle, jeszcze króciutko w tym wejściu, bo powoli musimy kończyć. Czy Borys Budka podda się weryfikacji, jeżeli chodzi o kierowanie Platformą przy okazji jesiennych wyborów w Platformie? To właśnie wybory na tym polegają, że się człowiek poddaje weryfikacji. No ale to będą te wybory jakby w regionach. Jest tak, że w statucie jest mowa, że kadencja przewodniczącego trwa od 2 do 4 lat. Jeżeli w sposób statutowy zdecydujemy, że będą wybory na przewodniczącego, no to będą. Postawmy tu przecinek, bo już jest 8:30, więc czas w Radiu Opole na wiadomości, które już teraz przedstawi dla Państwa Jacek Rudnik. A w porannej loży radiowej dla tych z Państwa, którzy właśnie włączyli radioodbiorniki, poseł Ryszard Wilczyński, Platforma Obywatelska. Witam ponownie, panie pośle. Również ponownie witam i serdecznie pozdrawiam wszystkich. Wrócę jeszcze na chwilę do tego wczorajszego 6-godzinnego spotkania Platformy Obywatelskiej. 100 osób się spotkało, aby ustalić, co dalej. No i co dalej? Więc przede wszystkim chodziło o diagnozę, o powiedzenie o tym, co widzą członkowie Koalicji Obywatelskiej, parlamentarzyści, jeżeli chodzi o funkcjonowanie partii. No a wynikiem tego będzie to, co komunikuje już przewodniczący Budka, że po ustąpieniu pandemii jedziemy w teren, jedziemy zaczynając od członków. Tutaj będzie objazd przewodniczącego Budki. 28 maja będzie w Opolu, będzie gościem Rady Regionu. No, myślę, że objedzie wszystkie regiony, a potem będą spotkania, będzie kontakt z wyborcami, będzie mowa o tym, co Platforma Obywatelska zamierza, co proponuje, jak recenzuje, na co wskazuje, na jakie problemy, bolączki i zagrożenia wskazuje, jeżeli chodzi o funkcjonowanie kraju, bo jest ich dość. No, najnowszym takim zagrożeniem dla olbrzymiej grupy osób wytwarzających, żyjących z pracy jest oczywiście tak zwany nowy ład, który znowu dzieli Polaków na tych, co mają być beneficjentami i na tych bogatych, prawda, którzy śmią chodzić chodnikami i korzystać zbudowanych autostrad, żeby śmigać swoimi limuzynami. No, z taką narracją my się zgodzić nie możemy, jak zresztą z setkami propozycji rządowych, które z jednej strony są groźne, a z drugiej strony są śmieszne, a nieraz nawet wręcz kuriozalne. A co na przykład jest groźnego albo śmiesznego, pana zdaniem? No to ja pani może strona 86. Tam mamy bardzo ciekawe propozycje dotyczące kultury. Ja zaraz do tego przejdę. Tutaj, bo to mówi pan o Polskim Ładzie, tak? 86. strona Polskiego Ładu. Proszę panią, lokalne piaskownice regulacyjne. Piaskownice regulacyjne to nic innego jak środowiska testowe dla nowych, innowacyjnych dziedzin rozwoju. Będą organizowane w wybranych lokalizacjach i mają dotyczyć poszczególnych obszarów, jak na przykład sztuczna inteligencja czy samochody autonomiczne. Mając na uwadze lokalne uwarunkowania, dostosujemy przepisy wspierające tworzenie innowacyjnych. Halo, halo? Pan poseł, coś przerwało połączenie. Dzwonimy w takim razie jeszcze raz. Poczekajmy, może uda się połączyć od razu. Wybieramy numer.
Halo, halo, panie pośle. Panie redaktor, tak? Tak. Jestem, no. Pan też jest. Dobrze. Przepraszamy naszych słuchaczy, bo właśnie cytowałem taki obszerny fragment programu, który dotyczy kultury i edukacji na XXI wiek. No i właśnie nie będę już kończył, ale w każdym bądź razie lokalne piaskownice regulacyjne to jest absolutny bełkot i absolutna nowomowa. I tutaj takich rzeczy zdarza się więcej. Oczywiście... Poczekajmy może na projekt ustawy w tej sprawie, może to wyjaśni, o co chodzi. To jest piaskownicą regulacyjną. No trochę ten, może inaczej, ten ład, nowy polski ład, no to jest zbiór takich pobożnych życzeń, deklaracji, które będą finansowane ze środków Krajowego Programu Odbudowy, czyli środków unijnych. Przed tym przestrzegaliśmy, że za chwilę PiS zrobi z tego swój program wyborczy i tak się rzeczywiście dzieje. Oczywiście, panie pośle, jest wiele propozycji, że przerwę, ale godnych poparcia, godnych poparcia, to trzeba powiedzieć, bo tak jak to jest na sali sejmowej, mniej więcej 70% projektów ustaw jest popieranych przez Koalicję Obywatelską, tak? Czyli kraj się musi modernizować, musi się dostosowywać do zmieniających się okoliczności. Wiele tych rzeczy zawartych w Polskim Ładzie wynika po prostu ze zmian cywilizacyjnych, które i tak musiałyby się zdarzyć, ale wpisywać na przykład w to, że tutaj będziemy mieli ujednolicenie wizualne urzędów administracji publicznej, żeby wszystkie wyglądały podobnie i tak samo, to jest śmieszne. No równie dobrze można powiedzieć, że w każdym gabinecie wojewody będzie miał wisieć prezes, premier, no i gdzieś taki malutki prezydent. Pan jest, boku, panie, tak? Panie pośle, ale wśród... No nie uszczypliwy, ale to do tego prowadzi, do tego typu jak gdyby zapisów, które po prostu są niepoważne i kuriozalne. Ja jeszcze chciałam spytać o jedno, bo nawet wśród krytyków tego, co robi Platforma Obywatelska, wśród krytyków wewnętrznych, czyli należących do partii, pojawiały się takie głosy, że partia jedynie krytykuje, reaguje, a sama programu jakby swojego nie pokazuje. Tak na przykład powiedział radny Krakowa, który wczoraj zdecydował się partię opuścić. Więc jeżeli nie te propozycje, sobie jakiś powód, to co macie w zamian? Co proponujecie w zamian? Może zajrzeć do programu Koalicji Obywatelskiej z 2019 roku. Może sobie przypomnieć 4 konferencje programowe przewodniczącego Budki, nie tylko, gdzie na bieżąco pokazywaliśmy propozycje, które powinny być zastosowane, na przykład sprawa rehabilitacji pokovidowej. No proszę zwrócić uwagę, że najpierw mówi o tym Platforma, a potem pan minister Niedzielski mówi, no przecież my mamy w Głuchołazach taki ośrodek, a potem się pokazują decyzje, które będą uruchamiać tego typu działalności. Więc to nie jest tak, że propozycja... Koalicja Obywatelska stale ma propozycje, te propozycje, które przedkłada na bieżąco i te, które są jak gdyby zapisane w programie. Zresztą warto sięgnąć, bo szereg z nich pokrywa się z tym, co w tej chwili proponuje rzekomy Polski Ład. Patrzę na zegar za 16:09, więc mamy jeszcze są zasadnicze czasu. Oczywiście różnice, bo gdybym na przykład wyczytał w Polskim Ładzie, że będzie program in vitro, to byłoby odpowiedź na jakiś problem rzeczywisty Polski, bo w Polskim Ładzie nie znajdziemy odpowiedzi, jak zrobić, jak spowodować, żeby rodziło się więcej dzieci. Oczywiście ten ruch mieszkaniowy spowoduje wzrost cen mieszkań, który zresztą był największy w Europie, o czym oczywiście PiS milczy. W 2015 roku na przykład w Katowicach za średnią pensję można było kupić 0,85 metra kwadratowego mieszkania, ale już za rządów PiS w roku 2020 już mniej. No ale to nie jest ta niewidzialna ręka rynku? To nie jest naturalny proces? To jest tak. W tej chwili, jeżeli mamy rozgrzany rynek mieszkaniowy, to wzmocnienie popytu, ono oczywiście zwiększy ceny, tak? Tak samo jeżeli chodzi o to, że będą poprzez zmianę dotyczącą składki zdrowotnej uciekać ludzie z rozliczenia liniowego, rozliczający się liniowo, będą uciekać w koszty, tak?
no to spowoduje na przykład, że będziemy mieli rozrost leasingu samochodów, prawda? Więc to pokazuje pewną olbrzymią złożoność materii, gdzie ten ruch, żeby 14. emerytura była de facto zapłacona przez przedsiębiorców, przez ludzi z ryczałtu, przez ludzi rozliczających się liniowo, no powoduje, będzie powodować, co będzie powodować, a przede wszystkim będzie ruchem takim antyprzedsiębiorczym, antyrozwojowym, bo nie oszukujmy się, kto ciągnie wzrost PKB w Polsce, prawda? To na pewno te grupy ludzi. W związku z powyższym ten ład bardziej dzieli niż łączy i bardziej powoduje napięcia i powoduje więc zwiększenie obciążenia dla tych, którzy po prostu w tej chwili powinni mieć do czynienia z impulsem, z takim pozytywnym impulsem w stosunku do siebie. A co to się dowiadują? Zresztą tymi bogatymi, którzy mają płacić. To na razie założenia, jeszcze przed nami przyjmowanie setek czy setki ustaw dotyczących Nowego Ładu, więc zakładam, że możliwe będą jakieś poprawki i może jeszcze coś się zmieni. Na bieżąco na przykład ta łatka, żeby ludzie w przedziale dochodów 60 tysięcy nie ponieśli zwiększonych obciążeń, no to dodano w ostatnim momencie i proszę zwrócić uwagę, no ale przecież to nie dotyczy ludzi, którzy nie są na etatach. Zgadza się, więc poczekajmy jeszcze na szczegóły. Za 12-13 minut godzina 9. Musimy niestety kończyć, panie pośle. Dziękuję bardzo. Ryszard Wilczyński, poseł. Mam niedosyt Platformy czasu. Proszę mnie zapraszać, to może pociągniemy dalej temat. O 9 chyba posiedzenie Sejmu się zaczyna, więc nie mogę pana zatrzymać dłużej niestety. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, Ryszard Wilczyński, Platforma Obywatelska.